Cześć, witajcie. Pograłem kilka godzinek, odblokowałem większość slotów na technologię w plecaku, zamontowałem technologię i mogę ciut więcej powiedzieć na temat najnowszej aktualizacji, którą zafundowali nam deweloperzy. Tak więc, poczekajcie, znajdę jakieś cichsze miejsce, żeby mnie nie zagłuszali. Tak więc, jak wszyscy wiemy, nie możemy teraz montować technologii w plecaku. Co jest ble. Za to dostaliśmy znacznie więcej pól technologicznych w przedziale technologii. Tak samo właśnie w statku, w egzopojeździe, jak i w naszym kombinezonie. Kombinezon. Fajna sprawa, ponieważ no teraz mamy od groma miejsca na przedmioty. Kiedyś to miejsce zajmowało mi, połowę tego miejsca zajmowała mi technologia. Co do samej technologii, dostaliśmy mnóstwo slotów. Mam zamontowane na chwilę obecną chyba wszystko. I jeszcze pip miejsca pozostało wolnego. Paradoksalnie mam znacznie więcej technologii zamontowanej niż miałem zamontowaną we wcześniejszych rozgrywkach. No fakt, straciliśmy tak podwójną tarczę, że się tak wyrażę. Mogliśmy kiedyś mieć 6 wzmacniaczy tarczy zainstalowanych. Teraz tylko 3, no bo te założone w ładunku nie działają. Ale walczyłem ze strażnikami na planecie i nie jest to jakoś tam bardzo bolesne. Być może ciut większa adrenalinka, ale też nie jest to jakimś problemem. Tak samo sprawa ma się w statku. Brak możliwości montowania technologii w ładunku. Za to w przedziale technologii mnóstwo miejsca. Można zamontować wszystko i jeszcze zostanie. Ja mam tylko jeden rodzaj broni zamontowany, no ale głównie używam właśnie infranoża, więc nie widziałem powodu montowania czegokolwiek innego. Co mi się bardzo podoba w tym update'cie. W końcu można było się pozbyć Ion Cannon, tak? Czy jakoś tak to się nazywało. Wcześniej nie można go było usunąć, było jakby przyspawany do statku. Druga sprawa, co według mnie jest super. Nie musimy rozbierać technologii, jeśli chcemy ją wymontować. Możemy składować. Czyli wymontować i wrzucić gdzieś do magazynu, żeby sobie tam leżała. Pomysł świetny. W multinarzędziu, no w multinarzędziu też jest masa pól, także tak jak wcześniej miałem jedno narzędzie do walki, drugie do badań. Spokojnie, jeżeli ktoś ma taką ochotę, może sobie zrobić faktycznie multinarzędzie. I będzie mu służyć zarówno do walki, jak i do badania planety. Miejsca z całą pewnością wystarczy na to. Egzopojazd. Dostał w końcu osobne pola technologiczne. Nie ma ich tak dużo, może jak w statku, czy w kombinezonie. Ale chyba wystarczy. No mam w Minotaurze wszystkie, a na pewno większość ulepszeń. Tam jeszcze kilka pól wolnych zostało. Dodatkowo, no, kolosalnie zwiększyła się przestrzeń załadunkowa Minotaura, ponieważ no, to wszystko, co mam tutaj, zagracało nam miejsce w plecaku, tak? No, nad frachtowcem już tutaj wygłaszałem,
swoje zachwyty, więc no, tylko wspomnę, że miejsca jest tyle, że naprawdę mało kto chyba będzie w stanie to zapełnić. No i co? Myślę, że warto dać szansę tej poprawce, bo wniosła dużo, dużo dobrego. To, że straciliśmy możliwość jakby dublowania tarcz czy broni, jest małym poświęceniem w porównaniu do tego, co dostaliśmy. Co jeszcze się wydarzyło w tej aktualizacji, co mi się bardzo podoba. Dajcie mi tylko dobiec do statku. Przerobiono zupełnie statystyki statków. W tej chwili myśliwiec jest faktycznie myśliwcem. Silny, zwrotny, szybki. A nie tak jak było wcześniej, że obojętnie który rodzaj statku mieliście, ich statystyki były bardzo zbliżone. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Miało to być króciutkie podsumowanie tego, czego się dowiedziałem, grając przez te parę godzinek. I chyba przyznacie sami, no nie jest tak źle, tak? Także z mojej strony na tyle. Trzymajcie się. I mam nadzieję, do zobaczenia.